Sercem domu zawsze była i jest kaplica i najświętszy sakrament, który znajduje się w tabernakulum. Ksiądz prymas zawsze chciał, żeby w kaplicy królowała Matka Boża. Powtarzał, że jest bardzo związany z Matką Bożą Jasnogórską, Królową Polski, że to jest, że jest wierny tej jednej, jedynej Królowej Polski. Zresztą pamiętamy, że w więzieniu 8 grudnia 1953 roku oddał się jej w niewolę, a potem różne stany, grupy w kościele oddawał Maryi, żeby 3 maja 1966 roku cały naród zawierzyć Maryi za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. Tutaj bardzo często stawał przy tym ołtarzu. Do dzisiaj ten sam krzyżyk stoi na ołtarzu i wystrój jest nieomal niezmieniony. Bardzo bliska była księdzu prymasowi Ewangelia o godach w Kanie Galilejskiej. Dlatego tabernakulum jest ozdobione właśnie symbolem tych stągwi kamiennych, które pojawiają się w perykopie o Kanie Galilejskiej. Tutaj również zachowany został klęcznik księdza prymasa. Bardzo prosty, zwyczajny. Ksiądz prymas zazwyczaj rano tutaj właśnie w tym miejscu odmawiał brewiarz. To była taka jego bardzo ukochana modlitwa, którą nie tylko odmawiał, ale którą żył. Patrząc z bliska na księdza prymasa w ciągu dnia widać było, że wraca myślą do pewnych wersetów, psalmów czy antyfon, ale też często można było spotkać księdza prymasa w kaplicy, gdzieś w kąciku, takiego bardzo pokornego, skupionego na modlitwie. Był to człowiek wielkiej modlitwy, ale też, ponieważ był człowiekiem ogromnej pracy, miał bardzo wyważony ten czas na pracę i na modlitwę. Był człowiekiem wielkiego ładu, takiego porządku wewnętrznego. Bardzo dużo mieściło się w jego dniu przez to, że ten dzień był bardzo poukładany, że żadna minuta w ciągu dnia nie była zmarnowana.